Szanowni Państwa, gościem jest Magdalena Matuszna, koordynator do działań związanych tutaj z przyjmowaniem uchodźców na terenie gminy Istebna. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest Pani rola, jeżeli chodzi tutaj o tego koordynatora? Ja zajmuję się ściąganiem uchodźców i zapewniam im nocleg, wyżywienie i pełną po prostu opiekę zdrowotną, pana psychologa. Współpracujemy ze starostwem, więc te osoby też są ściągane jakby po prostu bezpośrednio z starostwa. Starostwo nam wysyła pielęgniarkę 2 razy w tygodniu, psychologa 2 razy w tygodniu. Tak naprawdę jakby od nich to wszystko wychodzi. Jak to się stało, że właśnie pani znalazła się w tej roli? Jak zobaczyłam, co się dzieje na granicy ukraińskiej, to po prostu poczułam, że muszę pomóc, że ja sama bym chciała kiedyś, nie daj Boże, jakby miała być wojna, to jakby uzyskać też taką pomoc. Widziałam, że ludzie jakby chcą pomagać i tak naprawdę się bardzo zmobilizowali, więc pomyślałam, dlaczego my nie, jak mamy dużo jakby obiektów noclegowych u nas na Trójwsi, więc organizowałam po prostu telefony do wszystkich obiektów, zadzwoniłam, poprosiłam o pomoc, oni się zgodzili, więc tak to teraz wygląda. No to jak to wygląda na chwilę obecną? Ile jest takich obiektów i ilu uchodźców tutaj trafiło? My mamy na chwilę obecną 250 uchodźców. Łącznie przyjęliśmy ich 280. Niektórzy wyjechali do rodzin, niektórzy do pracy. To też się zmienia. Czasem przyjedzie 10, wyjedzie 30, więc to jakby na bieżąco trwa. My jesteśmy przygotowani na przyjęcie 300 uchodźców. Jak wygląda cała ta procedura? Oni tutaj przyjeżdżają, no i trafiają do tych obiektów. Ktoś to koordynuje, rozumiem, że pani. Jakby przyjeżdżają dane osoby, my wiemy po prostu, kto ich przywozi, bierzemy dokumenty, spisujemy dane, sprawdzamy, czy po prostu przekroczyli granicę, czy nie są innego pochodzenia. Jeśli wszystko jest w porządku, zakwaterujemy ich do pokoi, zapewniamy im od razu wyżywienie, pytamy, czy czegoś potrzebują, robimy zbiórki, dostajemy dużo od właśnie wolontariuszy i ludzi od nas, ubrań, żywności, środków chemicznych, więc tak naprawdę jakby cała Trójwieś jest zmobilizowana do pomocy. No właśnie, czy wy na chwilę obecną potrzebujecie jakiejś konkretnej pomocy? Co jest potrzebne na chwilę obecną, teraz? Na chwilę obecną na pewno są potrzebne leki, bardzo dużo leków, bo są osoby, które chorują na serce, są osoby z epilepsjami, jakby dużo osób przyjechało tutaj bez lekarstw. Po prostu wzięli to, co mieli pod ręką i uciekali, więc im wszystkim musimy zapewnić te lekarstwa. Też są takie potrzeby jak proszki do prania, gdzie właściciele obiektów na własną rękę piorą to wszystko, więc też na pewno środki czystości jak najbardziej są potrzebne. Ubrań dostaliśmy bardzo dużo, więc myślę, że ubrań w ogóle nie trzeba, ale właśnie te leki i środki czystości to są takie podstawowe rzeczy, które schodzą na bieżąco. Współpraca z gminą jak się układa? Niestety nie układa się. Nie mamy jakiejkolwiek pomocy z gminy, mamy tylko ze starostwa i wolontariuszy. Jakby gmina nie jest zaangażowana w ogóle w pomoc, wręcz przeciwnie, jakby utrudnia nam wszystkie działania. A wolontariusze, rozumiem, to są osoby, które się tutaj zgłaszają do pani, tak? Tak, do mnie się zgłaszają z własnej po prostu woli, przychodzą, mówią, słuchaj Madzia, co potrzebujesz, to zorganizujemy to, tamto, czy trzeba zawieźć po prostu kogoś, to też transport, wszystko biorą na własną rękę. Tak naprawdę, gdyby nie oni, to nie mamy nic. Co było takim największym wyzwaniem, podejmując się tego zadania, tak, będę takim koordynatorem dla pani? Dla mnie na pewno było to, że musiałam być taka silna, że jak oni przyjeżdżali na przykład bez niczego, bez ubrań, zapłakani, to dla mnie największym wyzwaniem było to, żeby im jakby pokazać, że jest tutaj wszystko okej, że mają się nie bać, chociaż mi było ciężko, bo jak widziałam tych wszystkich ludzi, te dzieci, to po prostu łzy same napływały do oczu i ciężko było powstrzymać emocje. Natomiast jak widziałam ten uśmiech po 2-3 dniach, jak oni widzą, że mają tą pomoc, że czują się już tutaj w porządku, to człowiek jakby dostawał takiego drugiego kopniaka do większych działań.
odnajdują się w tych obiektach, oni tam jakoś żyją, pracują, coś też robią. Tak, wszyscy jakby są bardzo zadowoleni, gdzie się znajdują, robią sobie dyżury do sprzątania, do gotowania, bardzo dużo osób chce znaleźć pracę, bardzo dużo osób mówi, że nawet wolontaryjnie może pomagać. Jest pani pielęgniarka, która mówi, że może jeździć do osób z Ukrainy i po prostu czy porozmawiać, czy dać jakiś zastrzyk, czy jakieś lekarstwa po prostu, więc to jakby ludzie bardzo chcą pomagać. Wiadomo, że jeszcze jakby nie mogą chodzić do pracy, bo tutaj czekamy na PESEL, na to wszystko, żeby wszystko było zgodnie z prawem, ale ja myślę, że jak najbardziej oni tutaj się odnajdują i po prostu wiem, że nasi ludzie, którzy mieszkają na Trójwsi, im w tym pomogą tak naprawdę, że wszyscy staną na baczności, żeby im po prostu pomóc. Jak wygląda taki dzień? Bo ja rozumiem, że musisz wszystkie te ośrodki zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Tak, no ja wstaję o 6 rano i tak naprawdę o 23 wracam do domu. Czy jest co robić? Tak, do każdego obiektu muszę każdy dzień zajechać, zapytać, czy wszystko mają, czy czegoś nie potrzebują. Dzieci też wiadomo, jak przechodziły przez granicę, to bez kurtek, więc są na bieżąco chore. Jeździmy z lekarzami, badamy, przepisujemy recepty, więc to jakby ciągle trzeba jakby poświęcać uwagę. Nie ma tak, że jeden dzień się coś zrobi i trzy dni po prostu się temat oleje. Ciągle trzeba chodzić, sprawdzać, pytać i ludzie potrzebują pomocy. Takiej nawet, żeby porozmawiać, żeby się wyżalić, powiedzieć, musimy ich uspokoić. My też chcemy ich uspokoić, bo wiadomo, no, to są ludzie, którzy ucierpieli i trzeba im pomóc. A są też już osoby, które były w obiektach na terenie gminy, już opuściły te obiekty, pojechały dalej? Tak, bardzo dużo jest takich osób. Przyjechały na 2 dni i już gdzieś tam rodziny czekały, czy miały jakieś oszczędności, więc kupiły sobie bilet do Norwegii, do Holandii, więc one wyjeżdżały. Natomiast są osoby, które nie mają nic. I tutaj są skazani na nas, więc my też mobilizujemy się, żeby znaleźć im pracę taką, żeby mieli blisko, bo wiadomo, że autobusy no to też nie pomieszczą tylu osób. W niektórych miejscach nie ma tych przystanków autobusowych, więc też ciężko jest tam dotrzeć. To ale też specyficzna gmina górska. Tak. Tak, dokładnie tak. Ja myślę, że po prostu z biegiem czasu zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać, czy zakupimy jakiegoś busa, żeby ich transportować, czy może po prostu powiększymy przystanki autobusowe o 3 kilometry dalej, żeby po prostu wziąć ich i zawieźć do tego danego obiektu, gdzie by na przykład mieli pracować, pomagać. To czego w takim razie życzyć? Siły, wytrwałości. Wytrwałości, to jest najważniejsze i zdrowia, bo bez zdrowia jednak nie mamy tutaj nic. Więc ja najbardziej to prosiłabym o wytrwałość, o zdrowie, siłę i też jakby dla tych innych ludzi o to samo. I myślę, że też możemy tutaj prosić o pomoc i jeżeli są osoby chętne, które chciałyby pomóc, no to właśnie mogą się zgłosić tutaj do pani. Jak najbardziej. Ja też od siebie chciałabym podziękować wszystkim, ale to wszystkim przedsiębiorstwom, którzy przyłożyli do tego rękę, żeby nam pomóc, właścicielom obiektów, bo tak naprawdę bez nich nie byłoby miejsca, gdzie by mogli ci uchodźcy przebywać. Oni zrezygnowali z rezerwacji, z bookingów, ze stron internetowych, żeby po prostu zapewnić uchodźcom dach nad głową. Dla mnie jest to niesamowite i myślałam, że jakby w tych czasach to jest trochę nierealne. A jednak. A jednak, tak, więc jestem mile zaskoczona i bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Magdalena Matuszna.